Co prawda chyba trzeba powoli przerzucać się z samochodów na samoloty, bo jak powiedział Andrzej, niedługo większość z Was do pracy będzie latać swoim prywatnym. Natomiast jeśli jeszcze z jakichś względów samolotu nie kupiliście, to mam dla Was całkiem ciekawą alternatywę. Zapraszam na test. Cześć wszystkim, z tej strony Kamil, witajcie w kolejnym materiale na kanale. I po raz kolejny zza kierownicy samochodu używanego, którym dzisiaj jest Honda Civic 9 generacji. Generacja ta produkowana była w latach 2011-2017, a mój egzemplarz pochodzi z roku 2015. Może warto dodać, że właśnie wtedy Civic przeszedł lifting i to jest model poliftingowy. No i za chwilę przechodzimy do konkretów, ale ponownie korzystając z okazji, że partnerem kanału jest Car Vertical, sprawdźmy sobie ten konkretny egzemplarz, jaka jest jego historia, czy on nie ma za sobą na przykład 14 dzwonów. Sprawdzamy. No i jak widzimy, zgadza się stan licznika kilometrów i status prawny, ale były tu jakieś uszkodzenia. Także sprawdzamy, było ich kilka, ale na szczęście były to raczej drobnostki, które nie wpływają na bezpieczeństwo pojazdu, także pod tym względem samochód jest na szczęście ok. Potwierdzamy sobie, że Civic faktycznie został zarejestrowany w 2015 roku. W październiku 2023 roku przeszedł pomyślny przegląd, także jest ok. No i dobra, tak jak widzieliście z raportu, możemy się dowiedzieć wstępnie już wielu ciekawych rzeczy. No ale co by było, gdybym na przykład zainteresował się i chciał kupić nie tego Civica, ale na przykład tego. No i tutaj patrzcie na to. Co prawda stan licznika kilometrów i status prawny też są ok. Ale po pierwsze, mamy tutaj tytuł Salvage, co w zasadzie eliminuje taki samochód z grona takich, którymi w ogóle powinniśmy się interesować. No i po prostu bez sprawdzania innych rzeczy, spójrzmy sobie w zdjęcia. O ile z przodu samochód może jeszcze nie wygląda jakoś tragicznie, ale patrzcie na to. Ten tył, no ja dziękuję bardzo. Także pamiętajcie zawsze, że nawet nie wychodząc z domu i wykupując taki raport, możecie oszczędzić sobie bardzo dużo nerwów, no i też bardzo dużo pieniędzy. A jeśli już o nich mowa, to przypominam, że z kodem AUTOMOTO raport kupicie 20% taniej. Także sprawdzajcie, uważajcie, a my wracamy do testu. Dobra, to mamy załatwione, przechodzimy do dzisiejszego bohatera. Civic to samochód klasy kompaktowej, czyli z założenia, tym bardziej, że mamy do czynienia z wersją hatchback. Auto nie chwalące się jakimiś ogromnymi walorami transportowymi. No to na początek sprawdźmy bagażnik. A ten oferuje aż 477 litrów pojemności i naprawdę bardzo duży schowek pod podłogą. Także jak sami słyszycie, prawie 500 litrów pojemności w hatchbacku może robić wrażenie. Dobra, a teraz druga rzecz, która tutaj podoba mi się chyba jeszcze bardziej. Wskakujemy na kanapę. I przy moich 182 cm wzrostu zobaczcie, ile mam miejsca przed kolanami. Nie ma tutaj szans, abym dotknął fotela kierowcy. Może dodam, że siedzę tak jakby sam za sobą. Gdybym miał się do czegoś przyczepić, to byłoby to miejsce na stopy pod fotelem kierowcy, tylko dodam, że ja go opuściłem na maksa do dołu, bo po prostu tak lubię i wtedy tego miejsca za dużo nie ma. Ale przed kolanami jest super. Chociaż nie, jest druga rzecz, do której mógłbym się przyczepić, to miejsce nad głową. Ja się tutaj zmieszczę, żeby było jasne, ale tej przestrzeni za dużo mi nie pozostanie. Natomiast zobaczcie na to. Jeśli znacie Hondy, to nie będzie to dla Was jakieś wielkie zaskoczenie, ale może nie znacie. System Magic Seats. Ja uważam, że to jest coś, co nie wiem jak, ale powinniśmy wszyscy wymusić, aby producenci kanapę rozwiązywali w ten sposób. Zobaczcie, co tu można zrobić. Nie tylko możemy sobie położyć oparcie, ale możemy sobie podnieść siedzisko. I wierzcie mi, bo ja to kilka razy wypróbowałem na sobie, to tak ułatwia przewożenie jakichś dużych przedmiotów. Ogólnie transport tym samochodem, który przecież nie jest jakimś dużym autem, to nie powiem oczywiście, że on może służyć do przeprowadzki, ale naprawdę dzięki temu tutaj łatwiej zmieścić dużo więcej niż na przykład w ostatnio prezentowanej Corolli. Chociaż to był sedan, ale mam nadzieję, że wiecie, o co chodzi. Magic Seats to jest fantastyczne rozwiązanie. I zarazem jeden z największych plusów Hondy Civic. No i dobra, o tylnej części wystarczy, przeskakujemy na miejsce pracy kierowcy. Patrząc na to wnętrze, na ten kokpit, może gdzieś tam na zdjęciach, albo nawet na ten samochód z zewnątrz, może się wydawać, że tutaj będzie totalnie kosmicznie. I trochę jest, ale głównie jeśli pomyślimy o, czy spojrzymy na tę część, może na tę też, to jest wszystko razem takie trochę kosmiczne. Ale zobaczcie, mimo tego obsługa klimatyzacji najprostsza, jaka może być. Przyciski możemy sobie zwiększyć nawiew, zmniejszyć, zmienić temperaturę, włączyć, wyłączyć klimę, miejsce skąd, gdzie, jak mawiać. To jest tak proste i jednocześnie zawsze najlepsze, że na szczęście przy tym kombinowaniu z kokpitem
Tego nie zmieniono. Super. Natomiast jeszcze na chwilę zatrzymując się na zegarach, czy też na wyświetlaczach. To jest coś takiego trochę nietypowego. Jeśli nie jeździliście Civiciem, no to wygląda to w taki sposób, że na przykład obrotomierz macie centralnie przed sobą, ale prędkość widzicie tutaj. Ja często w takich przypadkach mówię, że da się do tego przyzwyczaić, potrzeba trochę czasu i się przyzwyczajicie, a tutaj uważam, że nie trzeba się przyzwyczajać. To jest trochę inne, ale ja się tutaj przyzwyczajam od razu. Wsiadam, wiem co gdzie jest, to jest czytelne. Może o, może to jest tego sekret. Chociaż co do czytelności. Ten samochód ma tutaj taki malutki wyświetlacz. I na przykład jak wrzucicie sobie wsteczny, no to włączy się kamera tylna. Super. Przy czym w tej kamerze widać mniej więcej nic. Szczególnie jak jest słońce, jak to wszystko świeci. Ja mam Accorda, który jest jeszcze starszy od tego samochodu. Używam go do odbierania samochodów testowych. Tam też jest taki, może nie wyświetlacz, ale komputer, nawet pod daszkiem. Wystarczy trochę słońca, nie widać nic i tu jest bardzo podobnie. Mówię o kamerze, bo pozostałe wskazania jakoś tam widać. A przechodząc dalej do materiałów. Ten samochód ma przejechane niecałe 150 tysięcy kilometrów. W większości miejsc tego przebiegu, czy tych lat, do których za chwilę się jeszcze odniosę, nie widać w ogóle. Ale z drugiej strony są takie miejsca, gdzie to widać dość mocno. Te miejsca to na przykład ta część, gdzie tutaj to wszystko jest takie, no po prostu widać, że to swoje przeszło. Trochę widać też przebieg po fotelach, no i po samej kierownicy, czy też dźwigni zmiany biegów. Powiem tak, jak na wiek, bo ten samochód ma 9 lat, to nadal mimo tych miejsc, w których to zauważymy, ja uważam, że jest bardzo dobrze. Słowo o fotelach, bo o nich wspomniałem. Civic może kojarzyć się z takim samochodem ala sportowym. A to jest taki bardziej tapczan. Chociaż pewnie nie będzie tego widać na filmikach, ale tutaj jest trochę trzymania bocznego, ale ten fotel jest taki dość płaski. Rozwiązanie jest pewnie proste, jak przypomnimy sobie, jaki tutaj jest silnik, ale do tego przejdziemy za chwilę. Natomiast jeszcze jedna rzecz z wnętrza, która jest kapitalna. Spójrzcie, jak blisko od kierownicy jest drążek do zmiany biegów. To jest w zasadzie taki ruch. Nie musimy gdzieś go szukać tutaj, to jest jedno, a dwa, ta skrzynia pod względem zmieniania biegów jest naprawdę mega precyzyjna. Nie będę Wam tutaj wymyślał, że ta zmiana biegów jest jakoś fantastycznie sportowa i przyjemna, bo tak nie jest. Ale ona po prostu nie sprawia mi żadnych problemów, trafiam zawsze w każdy bieg, więc super. No i dobra, myślę, że z wnętrza to tyle. Jeśli macie jakieś pytania, to zadajcie pod filmem, postaram się odpowiedzieć. A ja przejdę do tego, co jest tutaj chyba ważniejsze w tym konkretnym egzemplarzu i co na pewno bardzo determinuje grupę klientów, która w ogóle powinna się interesować, myśleć o zakupie tej wersji. Silnik. Na początek poznajcie cyferki. A prezentują się one tak, że pod maską testowanego samochodu znajdujemy czterocylindrowy, benzynowy silnik o pojemności 1.4. Dysponuje on mocą 100 koni mechanicznych, a maksymalny moment obrotowy to 127 Nm. Civic z taką jednostką rozpędzi się maksymalnie do 187 km na godzinę, a pierwsza setka na liczniku pojawi się po upływie aż 14 sekund. No i dobra, myślę, że nawet gdybym nic nie dodał, to już byście wiedzieli, że... No jest tutaj specyficznie, że to tak nazwę. Myślę, że bardzo duża grupa osób po usłyszeniu tych, szczególnie tego przyspieszenia, no to już zrezygnowała. I pewnie często, bardzo słusznie. Ja uważam, że tutaj większym problemem niż to samo przyspieszenie do setki jest moment obrotowy. Bo jego jest naprawdę mało i to czuć. Jak zaczniecie jechać, nie wiem, 80-90, nagle trzeba szybciej przyspieszyć. Ciężko. Wachlowanie biegami, na to się na pewno nastawcie. Przy czym nie uważam wcale, że wszyscy powinni ten silnik odrzucić i że ten silnik nie ma sensu. Jest bardzo dużo kierowców i ja nie będę tego oceniał, czy oni są starsi, młodsi, to nie ma znaczenia. Którzy, to jest ważniejsze, którzy po prostu samochód traktują jako przejeżdżanie z A do B. Ten samochód ma się nie psuć, ma być w miarę ekonomiczny albo bardzo ekonomiczny. I to, czy on przyspiesza w 14 sekund, 12 czy 10, nie ma dla nich żadnego znaczenia. Ważne było, żeby mogli go kupić taniej, eksploatować taniej, ubezpieczenie i tak dalej. I dokładnie dla takich osób jest Honda Civic z tą jednostką. Tylko musicie wiedzieć, bo może Wam ten samochód się spodobał z zewnątrz. On wygląda agresywnie, on wygląda sportowo, nie bójmy się tego tak określić. Honda to też mówi swoje. Mamy wiele razy skojarzenia, Type R i tak dalej.
I może ktoś pomyśli sobie, dobra, tam 100 koni, wsiądę, będę cisnął, będzie jechać. No nie będzie. To nie jest samochód w tej wersji dla kierowców mających jakiekolwiek wymagania odnośnie dynamiki. To ma jeździć, nie psuć się, ma być silnikiem prostym i tak dokładnie tutaj jest. Pamiętajcie też jeszcze jedną rzecz, bo to nie chodzi też tylko o te newtonometry, to przyspieszenie. To jest silnik wolnosący. Silnik wolnosący, nawet jak ma, nie wiem, 2 litry i więcej koni, tak jak na przykład w Mazdzie do dzisiaj, to nadal jest tak, że wielu kierowców wsiada po przesiadce na przykład z 1.0, ale z turbo i mówi, to w ogóle nie jedzie. No nie jedzie, bo nie ma turbo. Trzeba takie silniki kręcić. Jak o tym wiecie, to nie mówię do Was, ale jest wielu kierowców, którzy, wierzcie mi, bo ja to widziałem, wsiadali z 1.0 TSI, silnik, który miał 2 litry, więcej koni, mówili, że nie da się tym jeździć. Da się, tylko trzeba się albo nauczyć, albo przyzwyczaić. Silniki wolnosące mają po prostu taką charakterystykę. Chcecie dynamiki, to musicie je kręcić wysoko. Tym bardziej, że to jest fałtek. Nieduży, mało mocy, ale jednak fałtek. A one to lubią. No i dobra, kolejne rzeczy. Wyciszenie. To nie jest aspekt, w którym Honda kiedykolwiek brylowała i nadal nie jest tak dzisiaj. Jak pójdziecie do salonu w 2024 roku, to znajdziecie wiele plusów w Hondzie, ale tym plusem raczej nie będzie wyciszenie. I spodziewajcie się tutaj też tego. Gdzieś ekspresówka, już nie mówiąc o autostradzie, robi się głośno. Natomiast rzeczą, za którą Civica muszę pochwalić, a może nawet dwoma rzeczami, jest po pierwsze prowadzenie. Oczywiście musicie mieć świadomość, jak będziecie mieć 1.4 pod maską, że tym się nie da jeździć sportowo, ale samo skręcanie, samo prowadzenie jest bardzo przyjemne, przy czym chyba jeszcze przyjemniejsze jest zawieszenie. Mimo, że to zawieszenie ma 9 lat. Nie wiem, co tu było wymieniane, bo nie znam tego samochodu aż tak dobrze, ale ono jest cały czas całkiem komfortowe. I może właśnie, bo ktoś może się spodziewać, Honda Civic, no to będzie bardzo twardo, będzie wszystko nastawione na jazdę sportową. No nie, tutaj bardziej komfort. No ale dobra, żebyście wiedzieli, czy takim samochodem możecie się w ogóle zainteresować, no to sprawdźmy sobie, ile takie używane cacko kosztuje. Zaznaczam ponownie, że ofert szukam na Otomoto i że zawęziłem krąg samochodów do tych kupionych w Polsce. I pierwsza rzecz, która rzuca się w oczy, to że Civiców z silnikiem 1.4 z 2015 roku praktycznie nie ma. Zdecydowaną większość stanowią te z silnikiem 1.8, a ich ceny, przypominam, że mówimy o Civicu z 2015 roku, kształtują się na poziomie 50 kilku, może 60 kilku tysięcy złotych. Natomiast jeśli już trafi nam się Civic z silnikiem 1.4, to jego cena z tego rocznika to 40 kilka, może do 50 tysięcy złotych. Okej, to wiecie już, jak sytuacja wygląda. Gdybym ja miał to wszystko podsumować, to powiem tak. Honda Civic 9 generacji jest samochodem cały czas bardzo wartym zainteresowania. Może akurat nie z 1.4, chociaż to jest też silnik, który powinien trafić do pewnej grupy kierowców. Ale 1.8, wolnosące 1.8, przefantastyczny silnik. Powiem Wam nawet, że nie pamiętam, który to był rok. 15, 16, coś takiego, ale ja byłem bardzo blisko zamówienia tego Civica. Finalnie tak się nie stało, ale to nie jest odcinek o mnie. Przy czym zobaczcie jeszcze jedną rzecz, bo ja właśnie mówiąc o tym uświadomiłem sobie. Ten samochód, na który właśnie patrzycie, ma prawie 10 lat. Powiedzcie mi, czy patrząc na niego, mówię już stricte o wyglądzie, czy to widać? Bo moim zdaniem nie. On nawet dzisiaj cały czas wygląda dobrze, cały czas wygląda nowocześnie. To jest coś, co Honda potrafi zrobić. I udowodniła to również tutaj. Nie wiem, jaki jest tego sekret. Tym bardziej, że samochody takie mocno wyraziste potrafią się bardzo szybko opatrzeć. A tutaj, chociaż oczywiście, ja mówię o swoim zdaniu, ale ja uważam, że mimo tego, że on jest bardzo wyrazisty, to cały czas zachowuje taki fajny feeling patrzenia na to auto. Patrzysz i nie czujesz, że to jest jakiś starość. On cały czas wygląda nowocześnie. To jest bardzo fajna rzecz. No i na koniec jeszcze jedna rzecz, bo jakby nie było, siedzimy w samochodzie używanym. Na co tutaj trzeba zwrócić główną uwagę? Szczególnie jeśli wybierzecie 1.4, to chyba mógłbym powiedzieć, że oprócz rzeczy, które sprawdzamy w każdym samochodzie używanym przed zakupem, no to trzeba zwrócić uwagę na dwie rzeczy. Na blachę i na rudę. I pewnie jak jeszcze leci ten film, to już są komentarze, czy już pordzewiał, gdzie jest ruda i tak dalej. No tu akurat nie widziałem, ale wielu użytkowników o tym mówi, coś w tym być może jest, trzeba to sprawdzić. Krótko mówiąc, czy w samochodzie, którym jesteście zainteresowani, nie pojawiają się jakieś ogniska korozji? Na pewno trzeba to sprawdzić. A dalej mechanicznie, to myślę, że to jest cały czas jeden ze wzorów w tej klasie.
No i dobra, dajcie znać, co myślicie o tym Civicu, szczególnie jeśli taki samochód macie albo mieliście, bo informacje od Was są zawsze najcenniejsze, a nie od jakiegoś typa, który wsiadł i sobie trochę pojeździł. Chociaż ja Civica znam, mam też cały czas Hondę od wielu lat, bardzo lubię tę markę, ale tak jak powiedziałem, jeśli macie większe doświadczenia z tym modelem, no to czekamy w sekcji komentarzy. I przedostatnia rzecz, o której muszę wspomnieć. Ja ten samochód, tak jak inne używane, mam z komisu Auto Wilanowska. Znam to miejsce, a w zasadzie pana Marka, który jest właścicielem, tak jak mówiłem ostatnio i też sobie to uświadomiłem, już z kilkadziesiąt lat. Ale właśnie dlatego mogę Wam z czystym sercem właśnie to miejsce polecić. Jeśli chcecie kupić samochód używany albo macie do sprzedania jakąś fajną sztukę swoją, to skontaktujcie się, wszystkie namiary macie w opisie do tego filmu. Ja naprawdę całym sercem polecam. I naprawdę na koniec taka informacja, bo być może jesteś tutaj po raz pierwszy, to dodam, że ja na co dzień testuję głównie samochody nowe. Tam też w tych filmach jest dużo bogatsza szata graficzna, więc zapraszam do subskrybowania kanału. Będą samochody nowe, będą teraz też używane. Także jeśli chcecie, żeby YouTube powiadomił Was, że na mój kanał wjechał kolejny materiał, to sobie kanał zasubskrybujcie. I co? Widzimy się w kolejnym odcinku. Dzięki, trzymajcie się. Cześć!